Hej, cześć, witajcie, z tej strony Hubertus53, a ze mną jest... Gabriel Lego. No i w kolejnym odcinku jest ze mną właśnie ona i mnie cały czas bije. Przepraszam. No i jak już wiecie, zaczynam skrzynię umarlaka, tą misję właśnie. Widziałam jakieś nowe postacie właśnie. Tu część, bo ostatnio skończyliśmy z Ledwerta, no a dzisiaj robimy Pelegosto, czyli to, no i... zaczyna się, popatrzcie na te dowy wczytywanie. Jest dowe. Także David Johnson. Właśnie, to będzie nasz wróg główny. Główny. Więc oglądajcie cutscenkę. Kąd wiesz, chuja? Lord Farquaad. Lord Beckett tak naprawdę. Dobra, nie słyszeliście tego. To nie wiesz, czego się zachodzi za jest w kajdankach. Ze swoją mini figureczkę. W początku znajdź dla mnie skrzynię Marlaka. Nie wiesz? Jack Sparrow ci pomoże. Albo kompas jego. Jakoś nie wiem, o co tutaj za bardzo chodzi. Katsenka jest strasznie skrócona. Dobrze, bo te cutscenki są długaśne. Jakby to jakby jeszcze tamto dodaje, to by było. Elizabeth nic nie wie? On nic nie wie? Jack wszystko wie. Co? Dobra, nie słyszałam tego. Nie rozumiem, o co ci chodziło. Później... Na strzałkach mam 3 palce, a wyobraźcie sobie, że są 4... Klikanki. Nieważne co. Nie sugeruję się tym na chwilę. To twój obiad. To ich obiad. Czyli Jack Sparrow. Jackie. A Jackie zwiewa. Nie chce być obiadem. Ja nie jestem obiadem. Nie jest. Zobaczcie. Uwięzieni w kulach. Ale kto jeszcze jest? Joshem Gibbs. Joshem Gibbs. I tak, ja jestem... Suchy wiewiór. O, widzieliście tam taka? Dziwy, jakiś... Dziwy wiewiór. Wow. Jakby coś, to jest jedna z dłuższych misji. Znaczy nie najmniej, ale jest to nawet nie jest tak sztabny. Jak się zdaje. Teraz jest fajny motyw, bo nie musimy klikać H, żeby to wszystko rozwalać. Znaczy, bo możemy normalnie przejść. Wyłącznie po tym. Ja tam... Czy tam wejdziesz, a ja tu wchodzę, dobra? Ja jest jakaś dziura, popatrzcie. Ja pokażę wam później takie tajne przejście, o którym Hubert nie wie. Już też nie grałam w tą grę. I zobaczcie, tutaj jest taka skrytka i tutaj jesteście i macie dużo niebezpiecznych monetów. Ja też chcę pozbierać. Zostaw mi coś. Yo, ziom. Otwórz się. No. I grzec. To jest Jack na tamtym poście. I kanibale go goni. Kanibale! Dobra, ja tam przejdę, dobra? Pierwsza. Spoko. Niestety dziewczyny rządzą. Spoko. Tak jest. Ej! Jesteś nim. Dobra. Najważniejsze. Dzisiaj chciałbym mieć szczupa i Redsa. I
Już mamy nieźle, jest nieźle z kasą, ale... No chyba jest trudne też troszkę tutaj, troszeczkę tylko, jest trudne tutaj mieć tego prawdziwego pirata. Się teraz nie zaciąłem. To jest tak fajny motyw. Tak jak wtedy u Huberta Kulpy. Nie mogę się zaciąć, bo raz byłam tam w środku. Wiecie? I jadę do Huberta za chwilę, zobaczycie. Jak ja Huberta. Patrzcie, patrzcie. O, widzicie, bo tam już pojechałam pierwsza, tutaj jest Hubert za mną. Dobra, wjechaliśmy. Bo walkę zrobić z kanibalami. Właśnie. Kanibalstwo. Karne. Kanibalstwo. Jest karne. Dobra, jeszcze złapiemy tych kanibali. Tutaj są. O, niebieska moneta. No nie da się. Tutaj siedział Jackie. Wcześniej. Trzymam jakieś... Aha! No chodź, kanibale. Kanibale, no pomóż mi. No ja sobie świetnie radzę. Kanibalstwo jest karalne. Patrz! Za to kasy leci. No nieźle, nieźle. Teraz staraj się nie spadać. Dobra, czyli bym bramka staraj się spadać. Staraj się nie spadać, mówię, bo to będzie katastrofa. Na razie o tak sobie jeździ. Zbieraj kasę. Zobaczcie, ile ludzi się tu. No chyba nie to będzie źle bardzo. No i teraz szybko. O. Szczerze mówiąc, tu jest naprawdę niebezpiecznie. Ty się zbagował. Widzimy, to jest naprawdę niebezpiecznie. Trochę mi złapały te ostrze. Widzicie? Widzicie? Boże! Nie! Też sobie radę? Nie wiem. Tu już powinno opadnąć. Nie. Po tym przejeżdżasz i to opada pod twój ciężar. Ty jakoś się boję. Ty wybieram kasę, a ty z tamtej strony. Przegram. No to już jestem. Tam jest mini zestaw. O, fajnie to było. Spoko, tam jest mini zestaw. No... Jak się zbagowałam, że tam specjalnie. Nie wiem, co mnie tam zbagowało, ale tak fajnie to przed tym stanął. Dlatego trzymam niebieską monetę. Dobrze, bo niebieskie monety są nam potrzebne. Jest O nie! Dobra, mogłem wziąć kolejną niebieską monetę, ale to już nie ważne. Jackie. Ma te fajne... Okularki. Ale on ma te fajne malunki. Tej sceny. Ma te malunki. To jest fajne. No. Rozpoczęcie skrzyni u Marlaka jest niezłe, moi drodzy. Picheł. Rozmawiaj z... Ty masz dobre życie, ty masz złe życie. Proszę mi nie mówić dialogów, które mówiłaś u Huberta Kulpy. Daj mi być nim. Wszyscy wyjeżdżacie. Daj mi być Jackie. No ja też chcę być Jackiem. No ja też. Co? Trzeba było być pierwszy. No właśnie się przemieniałem. A ja pierwszy to zrobiłam. Jak to? Nie fair. Ale ja w następnych miesiącach jestem Jackiem. Dobra. Ja tylko w tym? Nie tylko. Nie wiem, jakiś, jak będzie jakaś inna postać i mi się spodoba, to... Powiem ci, w jakiej misji może być Jackiem. W skrzyniu Marlaka może... na jednej misji jeszcze. Jakiś tam jak będzie. Piechał.
Trzeba mu dać kość. A ja przeskoczę na tamtą stronę. Widzicie ją ludzie. Tutaj gdzie ja jestem. To jest ciekawe naprawdę. Tu jest jakiś kanibal i chcę go złapać. Jest to trudne. Z piesu? Z piechał. Kiedy spiechał? Geł. Szkoda, że nie mogę zabrać mini zestawu od tego. Bardzo fajnie. Nie, sorry, muszę ja gadam. To jest bardzo niedobre. Daj mi wejść na palmę. Dobra. Tam pewnie będzie mieć zestaw, tak jak w naszym przymycie. A nie, była niebieska moneta, ale spoczko. Wow. Dobra, gips też może być. Gips jest fajny. No, gdzie tutaj przejście? No sorry, trzeba sobie zrobić przejście. Zobaczcie, jaki piesek mądry, on sobie... Wjechał, kopał. Zapomniałem, że Gabrysia nim jest. Dobra. Musimy to zbudować. To szybko. Nie no. Spadłaś tam? Tak, spadłam. Spoko, ja to wezmę. A ja przejdę. No dobra. Ej, piechu tam skacze. Dziwny piechu, ale fajny piechu. Czy to się nie zapali? Może się przemienię w pieska. Już zobacz, jak ja już przygotowuję klawisz. Na szybko. Ja tu ja. Ha! Nie jestem głupi, Gabrysia. Tak, nie jestem, więc. A mnie. Czekaj, czekaj. Nieźle. Naprawdę, jeszcze się postarajmy. Patrz. Patrz na licznik monet. Nie chciałem. Kapujesz? Nie lubię takiego. Żartuję, lubię. No to dobra, no to dobra. Daj mu szacunek. Chyba jej przypomniałem, co kiedyś sobie zrobiłem. Że jej uratowałem przed takim innym typkiem. Jakim typkiem? Gabryczkiem. Znaczy nie uratowałem, ale go zagadałem i Gabrysia nie miała u niego owalu. Nikomu jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Ale wam może. Tylko ja. Czekaj, daj mi przejść. Tak w ogóle jak chciałem się do czegoś przyznać. Gabrysia to moja siostra. Piechu tam nie może. No ja chciałam być. Daj mi gipsa. No dobra, jestem takim. Ja jestem takim. Ja będę Willem. Jak się Will baguje. To jest smutne. Smutne, ale prawdziwe, moi ludzie. Czekaj, czekaj, ja chcę być Willem. No, ej, nie mogę tam. Tylko jestem piechełem. Jak to jest? Dobra, Will. Patrzcie. To jest taki cyk, pyk, pyk, pyk. Ej, patrz, ile tych szupaj leca. Ja już zbieram z kitu. Już będę zbierał. Patrz, ile szupaj leca. Rozwalajmy tutaj to wszystko. Już tutaj jest. Dobra, zbieraj szybko. Czemu nam nie pokazuje? Co na ciebie pokazuje? Chodź tutaj rozwalaj. Czemu nam to nie pokazuje? Zobaczcie, widzicie to? O, dopiero nam się znał. To jest dziwne. Gdzieś nie mówiliśmy. Nie, żeby było bardzo blisko. Zobaczcie, ja już to uderzam. Musimy jeszcze sobie zarobić, więc tylko to muszę uderzać, aby mieć więcej. Yeah! Chodzimy już. 15 minut. Znaczy 14 teraz. Kto się szykuje do szkoły, nie daje lajki. Się bardzo chcę już iść. Ja w ogóle nie muszę do niego pojechać. W ogóle. No, jesteśmy razem w domu. No właśnie. Tylko sobie zrobiłam takie rzeczy. Nie chcieliśmy o tym mówić, ale już mówimy. No właśnie. Ale z Hubertem Kulpem. Kulpą to już nie jest bratem. Znaczy nie jest siostrą. Tu Elizabeth, a tu Brown! Ładna, naprawdę, ładna jest ten. I ojciec się zabrał. Teraz Elizabeth jest piratem.
Jacek i Barbara. O, o ta właśnie pani w żółtej sukience, to ona Jackowi przywaliła. Łeb. Łeb. Też nawet głowy. Tak w pole rzeczy. O, mamy nową postać właśnie, jak gdzie jeszcze Jack sparł wóz. True Pirates. Bardzo no, to co? Do zobaczenia, pa!